Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny. Witam się z wami już przed Haedirem, niestety troszeczkę zlamiłem, bo myślałem, że mogę wejść na wieżę i... Przepraszam. I wcisnąć guzik, żeby rozpocząć misję, ale misja odpaliła się z bomby automatycznie, tak więc... Witam się dopiero z wami tutaj, ale spokojnie, niewiele was minęło, bo Celebrimbor tylko powiedział, że... Haediry to są jakieś takie podróbki Palantirów, bo oczywiście mówiąc w dużym skrócie, i że możemy je oczyścić, aby je przejąć i mieć tutaj właśnie punkt, taki właśnie asasynowy punkt widokowy. Tak więc... A, muszę przytrzymać, dobra. No to oczyśćmy w takim razie Haedir. And all that will be lost if his corruption is allowed to return. O! Wszystko my, aby znaleźć Ej, zajebiste! Zresztą, zajebiście wygląda, choć nie powiem, jak mam wybierać, to wolałbym... Gdzieś niżej na pewno. This city is built on the ruins of my kingdom, yet some things remain. Those are my barrows, still hidden from Sauron's sight. There I will show you why we must retrieve my ring. Okej. I Tildi, no to już znalazłem poza odcinkiem. Aha, jeszcze jest jedna... Nie, nie, no tak, jeszcze jedna rzecz. Co to? O. Co to jest? Wspomnienie Szeloby! A to z chęcią sprawdzę. 1/3. Dobra, drugi jest tu, a trzeci jest tu. Gdzie jest to wspomnienie? Tutaj. Tu jest misja. Spoko, no to pojedziemy... Znaczy pojedziemy, Boże. Polecimy tak w miarę... przodu. Pada oczywiście jeszcze nie zmieniłem, przez co będzie dalej mnie irytowało fakt, że Talion zamiast stać spokojnie albo normalnie, to będzie robił tak. Tyk, 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 tyk. Ech. W sumie może byłoby lepiej, jakbym po prostu wziął i, nie wiem, wyczyścił tego pada z środka. You are trapped here like me and everyone else. This is the Iron Prison of Mordor. A pit of darkness and evil. Our only escape is glorious death. Chłopie, mi się tak nie chce z tobą walczyć, naprawdę. No dobra. Ulepszyłem sobie trochę postać poza nagraniem, przez to mam między innymi idealną kontrę. Dostępną. Ale także coś, czego mi bardzo brakowało. Czyli egzekucję. Która daje naprawdę potężne obrażenia. Okej. Okay. Zrobiłem też sobie parę rzeczy, które pomagają mi w walce. Między innymi nakładają klątwę na przeciwników. To akurat dzięki temu, co mam założone. Dobra, zrób mi przyjemność i zdechnij, co? Zginie? Jest! Jezu, ale ostatnie 2 godziny walczyłem z typami i na serio, co drugi kapitan nie chciał zdechnąć po pierwszej akcji. Było naprawdę irytujące. No jak już tutaj tak ładnie stoisz, no to... Dokładnie, na kolanka. Powiedz mi coś o tym. O, drugi kruk. Śmiertelnie chory, można go natychmiast zabić trucizną. No, nie mam niczego co za druba, niestety. Ale mnie to nie interesuje, ja chcę lecieć do tego wspomnienia Szeloby. Bo tak naprawdę bardziej ciekawi mnie od samego wspomnienia, jak to będzie wyglądało. Czy to jest po prostu cutscenka, znalezienie przedmiotu, czy...
nici przeznaczenia, zapamiętaj. I walked across the plains and deserts, the stones of Gorgoroth, the fields of Nern. I left pieces of myself behind. I no longer needed them. Others, I lost. This is how I changed. You cannot become something new without leaving parts of yourself behind. Dobra. Ja mam to jako... Ja mam to tylko tak obracać, czy ja mam coś tutaj jeszcze? O, czekaj, pad mi wibruje. O, chyba jestem coraz bliżej. Aha, czyli to tyle. Nici przeznaczenia. Nici przeznaczenia odkryją przeszłość Szeloby i przyszłość Mordoru. Odszukaj wszystkie wspomnienia Szeloby, aby odblokować ulepszenie chmary pająków. Okej, jedno z trzech w Minazithil. Okej, sprawdźmy to. Ciemność wzywa. O dobra, to jest chyba to, co mówiła w trakcie tego, bo oczywiście tam nie było napisów, bo po co? Przez wiele lat żyłam w świetle, w promieniach słońca, ale to nie jest moje przeznaczenie. Pożeram światło jak niegdyś moja matka. Ono karmi nienasycony głód. Jednak ja przybyłam z ciemności i do ciemności zawsze wracać będę. Jaskinie będą moim domem. Okej, okay, czyli troszeczkę jak z Itildinami. Tylko Itildin za chwilę sprawdzimy w tych kurhanach. Wolne ludy, tutaj coś. Tutaj w ogóle się okazało, że się myliłem i Castamir jest generałem, ale jest też jakby właśnie królem, slash władcą tego całego miasta. Źle zinterpretowałem po prostu to, co było. Tutaj dalej nic nowego. Tu już sprawdzałem. Tutaj Uruk-hai było, trepy były, skrytobójca się dodał, poza nagraniem jak latałem. Berserk się dodał. Dowódca był, niszczyciel chyba się dodał. Strzelec się dodał. Oraz zabójca. O, a nie, jeszcze jest więcej. Czekaj. Właśnie, jeszcze był tropiciel. Twardziel. Twardziel. Kurde, no. Nie wiem, czy pokazałem to przed tym, czy nie, ale na wszelki wypadek pokazuję tropiciela. Oszust. Plemię dziczy, plemię machin, plemię grabieży, plemię wróżby, plemię pożogi. Okej, zostało jeszcze plemię grozy, plemię rozboju oraz plemię rzezi. Dobra, tutaj... Pająki chyba pokazałem, ale na wszelki wypadek pokazuję teraz też. Szczur to było akurat poza nagraniem. Zmorgaj to... Nie wiem, czy to się zmieniło w opisie względem pierwszej czy pierwszej, poprzedniej części, właściwie nie pierwszej, ale jest. Góle mi się też dodały poza nagraniem. Oraz karagory. Ciekawe, czy będę mógł też dosiadać karagatów, czy może już z tego zrezygnowali. Góra przeznaczenia była, Minas Ithil chyba było, ale pokazuję tak na wszelki. Gondor był, Czarna Brama była i Rohan też był. Askar, Akarn, Urfael, Haedir tutaj. Chyba tego nie było. Miriane były, Nowy Pierścień był i Klejnoty. Dobra, to jest tyle z kompendium. Na szybko jeszcze pokażę wam, jak wygląda aktualnie mój ekwipunek. Wygląda tak, jak widzicie, ale tutaj mam miecz strażnika. Tutaj mam heroiczny sztylet. Taki... jest rzadki, heroiczny i fioletowy jest legendarny. Co najlepsze, legendarne wchodzą w skład zestawów. Jeden taki mam. Tylko musiałbym jeszcze zwerbować orka, ale oczywiście dopóki nie będę mógł dominować orków, nie będę mógł ich werbować.
a zakładam, że dominację odblokujemy dopiero w momencie, w którym odzyskamy pierścień, czyli zapewne po całej akcji w tym mieście. Tutaj gorsze, więc to od razu zniszczę, żeby nie zajmowało. W sumie nie, czy to zajmuje miejsce, ale jest mi to zbędne, a za zniszczenie dostaję trochę mirianów. Tutaj są zestawy. Szybkie opisy dla was. A oto co mam wpakowane za klejnoty. Dwa klejnoty bogactwa w zbroję, dwa klejnoty wojownika w sensie w bronie i także, tylko że oczywiście jeden w ostrze, żeby... chociaż w sumie, bo... A, tylko właśnie, to jest zależne. Bo jeśli używam ostrza, żeby zabić po cichu, no to wtedy... Zwykłego typa zabijam od razu, ale kapitana mogę zabić trochę wolniej. Znaczy, w sensie kapitana mogę zabić trochę szybciej. Co mam z alternatywy? Zwiększenie lifesteala albo 5% szans, że wrogowie zabici upuszczą miriany. Ja to już wolę ten klejnot wojownika tu mieć. No a tutaj drugi level, żeby mieć lifesteala na 8%, a nie tylko na 4%. Okej, okay, let's go then. Tego questa. Jestem naprawdę ciekaw, o co teraz chodziło Celebrimborowi. Z tymi kurhanami. W sensie, no... Bo na razie wiem tyle, że po prostu... Tyle co powiedział, że to miasto zostało zbudowane na ruinach jego miasta, czy tam jego królestwa. Teraz nie ma co się z nim patyczka, od razu po prostu będę tego unikał. To jest właśnie Tilin, już przeze mnie znaleziony. Tak samo jak w poprzedniej części, nie jest to... Same Tilliny to jest po prostu podejść, znaleźć, zapamiętać, tam sprawdzić, więc... Tego wam tego nie pokazałem, ale na razie... Mamy to. Znaczy też nie pokazałem wam głównie... Może inaczej. Nie pokazałem wam tego głównie przez to, że ten Tilin znalazłem totalnym przypadkiem. Więc dobra. Cienie przeszłości. Odkryj starożytne składy Celebrimbora i poznaj historię jego starć z Sauronem. O, pięknie! Nagroda umiejętność Elfi Gniew. Uj, to chyba jakieś czasowe będzie. Zobaczmy. Za brąz otrzymamy 500 mirianów. Za srebro punkt umiejętności. O, a to poproszę. Oraz za złoto dostaniemy klejnot. No ja oczywiście celuję w złoto. Odszukaj pradawne kurhany Celebrimbora. If anywhere in Mordor is safe from Sauron, it is barrows like these. Reminders that even the Dark Lord's reach extends only so far. Okej, okay, ale jakby teraz to się rozsunęło też w realu, czy Talion z perspektywy kogoś, kto jest zwykłym człowiekiem, teraz wyniknął w ścianę? In a bygone age, my army marched on Mordor. We buried our honored dead in barrows like this one. Our greatest warriors are preserved here, protected by powerful magic. And we use all our arts to bring the virtues of the elves with us as we marched. And you had the One Ring? Yes. And with it, I forged an army. I led the charge against Sauron. Wiecie, to jest zabawne? Gdyby jedyny pierścień nie zdradził Celebrimbora, no to Sauron zostałby zabity bardzo wcześnie. Znaczy bardzo wcześnie, po prostu zostałby zabity przez właśnie Celebrimbora. Różnica jest tylko taka, że wedle gry to by było chyba niezgodne z kanonem. Chyba, bo nie wiadomo, bo niby jest wszystko, co się dzieje w grach, jest niekanoniczne. W Cieniu Mordoru i właśnie w Cieniu Wojny. Jest to totalnie niekanoniczne, jeśli chodzi o Władcę Pierścieni. Ale tak naprawdę, jakby niektóre fakty nagiąć podczas opowiadania całości,
a niektóre wyrzucić, takie, wiecie, totalnie zbędne, no to czemu nie? Można by to fajnie wpleść w lore. Trzeba tylko dobrze to ogarnąć. Ale póki co. Elfi gniew. Zabijaj wrogów, aby zdobywać gniew. Gdy wskaźnik gniewu jest pełen, naciśnij obie gałki, aby wyzwolić elfi gniew. W trakcie trwania elfiego gniewu naciśnij X kilka razy, by szybko zabijać trepy. Wyceluj we wrogiego kapitana za pomocą gałki i przytrzymaj X, aby zadać mu ogromne obrażenia. Masz także nieograniczoną moc i elfie strzały na czas trwania elfiego gniewu. Okej. Okay. Byli wskaźnikiem przed upływem czasu, pokonaj wrogów używając gniewu. Okej. Okay. Mam jeszcze minutę, żeby napełnić wskaźnik. Nie wiem, czy egzekucja nie byłaby lepsza, ale wydaje mi się, że takie mocniejsze walnięcie na praktycznie wszystko, co do niej podchodzi, może być chyba lepsze generowanie. Mamy napełnione. Let's go. No jelo. Kurde, ej, ale to jest zjebiste. To, co on tu teraz zrobił? On nie mógł wniknąć do świata widm. Do świata widm. O, zdrada? Tak jest, zdrada pierścienia. Klemil, bo nie mógł teraz wniknąć do świata widm, no bo jakby... dosłownie odbiłby się po prostu od Saurona. The new ring. Our ring. Is not marred with his shadow. It is perfect. Nice one! Cienie przeszłości. Poznaj historię pierwszej wojny o Mordor pomiędzy Celebrimborem i Władcą Ciemności, wykonując misję Cieni Przeszłości. Za ukończenie wszystkich misji czeka runa Świetlistego Władcy. Zdobycie maksymalnej liczby punktów za ukończenie tych misji zostanie nagrodzone młotem Świetlistego Władcy. The ring is lost for now, but we can still secure the Palantir. Then we will go to the Great Hall. Idril is there. She may be able to help us. Dobra, czekaj, czy to jest to samo? Tak, dobra. Tego nie będziemy wykonywali ponownie, no bo nie ma to sensu. 9 pierścieni władzy. Straszliwe podarunki. To oczywiście chodzi o pierścień dla ludzi. 9 dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych. Celebrimbor wykuł 9 pierścieni wraz z ukrywającym swoją tożsamość Sauronem w ramach podarunku dla ludzi, krasnoludów, którzy otrzymali 7 podobnych pierścieni i elfów, którzy otrzymali 3 pierścienie bez wiedzy Saurona przez Celebrimbora. Celebrimbor nie zdawał sobie z tego sprawy, że Sauron wykuł dodatkowy pierścień. Legendarny, jedyny pierścień, który dawał władzę nad noszącymi pozostałe pierścienie. Celebrimbor i elfy odkryli spisek Saurona, jednak ten zabił Celebrimbora i odzyskał 9 pierścieni ludzi oraz 7 pierścieni krasnoludów. Podarował pierścienie najpotężniejszym królom, czarnoksiężnikom i wojownikom pośród ludzi drugiej ery, a ci z czasem ulegli Sauronowi i stali się zniewolonymi upiorami pierścienia. Posiadacze pierścieni władzy mogą opierać się starzeniu i śmierci,
a także zniknąć ze świata i stać się niewidzialnymi dla wszystkich, którzy nie noszą pierścienia dorównującego potędze świetlistego władcy. Pozostałe moce zależą od siły woli noszącego i jego zdolności do wydobycia mocy pierścienia, a jednocześnie przeciwstawienia się dominacji Saurona. Okej, dobra, po kolei. Drzwi Ifildinu. Te drzwi są chronione Ifildilową, czy Itildilową, dalej nie wiem jak to czytać, inskrypcją. Znajdź brakujący Ifildin rozrzucony po całym regionie. Wróć z nim do drzwi, aby przetłumaczyć starożytną inskrypcję i zdobyć... Kurde. I zdobyć skarb, a tam było. Dobra. Odblokuj umiejętność. Kurde, to muszę musowo odblokować tak najszybciej, żeby zrobić... Po pierwsze mieć to, a po drugie mieć to. Żeby właśnie móc podczas tego bronić się właśnie upiorem. Tak więc na razie trafienia krytyczne. Potem są ewentualne upgrade'y. Niższy poziom zdrowia, tym większa szansa, że trafisz krytycznie. Ja tam wolę mieć dobre wyczucie. Szansa na trafienie krytyczne znacząco wzrasta, gdy seria wynosi ponad 20 trafień. I naciśnij. O właśnie, to jest to. To jest to, co mówiłem. Tylko to jest upgrade na 19 poziomie. Finalnie tak, oczywiście wykupię wszystkie zdolności, tylko najpierw chcę wykupić wszystkie te umiejętności bazowe. No, poza tym, bo to jak wykupię, to uważaj co, to jest brutalna napaść. A drugi wskaźnik, no to nie. To najpierw bierzemy to, potem bierzemy to, a potem będę inwestował w te upgrade'y. Myślę, że zanim wykupię to, to najpierw wykupię jeszcze ulepszenie tej furii. Gorzej będzie tylko z tym, bo to jest na 16 poziomie i nie wiem, kiedy uda mi się to zdobyć. Ale może dzięki jakimś pomniejszym walkom się podleveluję na tyle, żeby mieć więcej... mieć więcej expa i szybciej zdobyć level. O serio? Aha. Super. Czyli jednak nie mam całego. Czyli gra po prostu właśnie mnie opluła. Czy to jest Karagor? Yep. No, ale na szczęście zostało z jedynki. Dwa headshoty. Są w stanie go zabić. O, ja cię sunę. Co my tu mamy? 1/6. Okej, okay, tutaj mamy kolejną część. Tych. Tutaj jesteśmy i to jest chyba tyle. Musisz odblokować mroczny cios, aby rozpocząć to zadanie. No, z tym może być trochę gorzej, bo mroczny cios to jest naprawdę daleko w drzewku. Tutaj brutalny mord. No, z tym będzie akurat trochę łatwiej, bo to jest następne w kolejności, jeśli chodzi o upgrade'y. Dobra, teraz czy ja muszę... Jak jest zdobędę to, czy pojawi się nowy, czy po prostu muszę przejąć więcej tych Haedirów, żeby... nowe te Ifildiny zobaczyć. Mam nadzieję, że to drugie. Bo jak miałbym tak kolejne tylko je zdobywać i żeby się pojawiały następne, no to podziękuję. Naprawdę podziękuję. Fast Travel, Haedir. Dobra. Myślę, że warto się najpierw tymi Haedirami zająć, więc... Nie chciałem przyspieszać czasu. 20 minut minęło. 25 prawie. Kiedy? Dobra, nieważne. Tak, wszystko jest nowe, super. To mnie akurat nie obchodzi. Jesteśmy tu. No, a będę leciał tam. Tak więc... Let's go! Remember the Black Gate? I was there, you know. I saw the look on your son's face when we slit his throat. I heard the panic in your wife's voice before she bled out. And now, I'll finish what we started at the Black Gate. Noruk. Ej, to jest chyba akurat ten, którego sobie właśnie odkryłem. Ja pierdzielę, no miała być szybka akcja tylko po Haedir.
Super! Co? Znowu? Ej, znowu on? Co jest? To jest znowu ten sam typ! Yes, I'm back. Thanks to the industry and ingenuity of my orcish brothers. A już się go nie da zabić. Zabić egzekucją na raz. Ale jego muszę zdjąć w pierwszej kolejności. Ten oszust sobie poczeka. Musiałem oberwać, no. Seriously? No! Fuck you! Zbliżałem się w pierwszą teraz totalną jabłkę, no. Gdzie jest ten cholerny łucznik, no? Gdzie? Zdychaj! Uwaga! BUM! Ej, serio, jeszcze chyba ukończyłem tego. Ukończyłem chyba ten. Ginie? Powiedz, że ginie. Oczywiście, że nie. Ukończyłem to wyzwanie. Gościu! Nie ma! A ty? Gij! Come on! Ha, ja go obskoczyłem, po czym zaatakowałem go od frontu. Ja powiedziałem, obskoczyłem? Przeskoczyłem miało być. Zginiesz czy nie? We've been here before, and each time I come back more machine than orc. You made me. Więc zgiń! Wreszcie! Utnij mu łeb, Talion, nie tylko ręce! A, nie przerwa... A nie, jednak przerwa mi sobie zebranie tego, kurde. Dawaj, dawaj. Z tym panem też kończymy. Tu, tego nie rozumiem. O co jest z tym oczyszczony? W jakim sensie jest oczyszczony? Dobra, muszę też sobie zainwestować w miarę szybko w przedmiot, znaczy przedmiot, umiejętność, która po prostu sprawi, że będę zbierał te itemy po prostu przechodząc przez nie. Bo na dłuższą metę takie cały czas, jak właśnie w jedynce, przechodzenie i pojedyncze zgarnianie tego będzie trochę będzie troszeczkę irytujące. Pathro Caladion Hen! Szukamy. O! Już coś znalazłem. Fieldin. Co jeszcze? Wspomnienie szloby kolejne. Aha, i to tyle, dobra. Wszystko jest, bo te kurhany widzę, że są oznaczone. To jest ciekawe, kurhany mogę oznaczyć chyba z każdego takiego miejsca. Dobra, quest jest tam, więc biegł się. Kamień widzenia. Minas Ithil jest oblężone. Znajdź Palantir, zanim miasto zostanie zdobyte. Ja, znaleźć to mogę, ale raczej mi go nie dadzą. Wiecie co, chyba w sumie wytnę wam całą tą przebieżkę do wieży i z wieży. Bo to trochę szkoda, aż marnować na to czas odcinka. There's no time. We can only take the most value. We're taking everything. Idril, sacrifices must be made. We'll not sacrifice our past to fear. Hold there. Who are you?
Baranor, this is the ranger I was telling you about. You've spilled much blood for Minas Ithil. We don't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. But we need all warriors at the gate. Well, the Uruks seek the Palantir, and they will not stop until it is theirs. Where is it? My father has hidden it. There's nothing safe, hidden or otherwise. The Uruks will tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. Oddać, tylko jeszcze tego nie wiecie. I must defend the gate. Biegusiem w takim razie. Let's go! No. I will not let this city fall! Then we must obtain the Palantir. It is the only way. No właśnie, zajebiście nam poszło, jakbyś nie zauważył. No, brawo ja, naprawdę. A ja się podleczę w tym czasie. Dziękuję za waszą cierpliwość. O ty gnoju. I BOOM! Coś jeszcze? That was only the beginning. There'll be more. We have to find out what we're dealing with. This way. Wiesz, ja strzelam, że mamy do czynienia z Uruk-hai. A ty? We'll be able to see the entire lower city once we get there. Nie, poczekam. I lecimy. It's not much further. No, domyślam się. Co, tutaj mamy iść? Yeah. O! The city can't take much more. I'll handle the siege beasts. Baranor and I can manage here. Co, strzelamy do strzelca, czy? We must commandeer one of the siege beasts. Well, this should prove interesting. Dobra. Zadawaj damage, by ją złamać. Spoko. Palem krytyka strzelcowi. Czy strzelcowi, temu co tam... Shooting those explosives should subdue the beast. Jaki explosive? Gdzie to jest coś wybuchowego? O, zajebiście, naprawdę. Co to? Ja. Oczywiście stoję bardzo, bardzo, bardzo za blisko. Okej. You are mine. Here they come. Uwaga! Fire! Fire! Another seed beast is in range. Destroy it. Ależ proszę. Nie, albo ja, albo oni. We're done here. We can't leave this siege beast for the enemy. Pity we can't take it with us. It's a formidable weapon. Nawet. Trzymaj, dobra. We
must move quickly. This should help. Okay. Ooh, jaki double jump się odblokował! Ruch cienia. Podczas skoku naciśnij A, aby wykonać podwójny skok. To pozwala pokonać większe odległości lub zmieniać kierunek pomiędzy kolejnymi skokami. Można tego również użyć podczas skoku z krawędzi. Nicely done! Thank you, Calabrembo! But tell me, why you tell me about it now, huh? If Minas Ethel falls, then it will only be a matter of time till they find the Palantir. I was thinking of Gondor. Ty tak, ale Celebrimbor tak średnio. Będzie zajebisty do pokonywania takich małych, czy małych, no, tylko większych odległości, ale takich właśnie między budynkami. Pyk! Pyk! I know what to do here. Pyk! Oj, 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 oj. Czekaj, nie. Ale okej, okay, dotarliśmy przed długim czasu, miło. Dostaniemy trochę milianów. Bum! O, strzały mi się skończyły. A dobra, na szczęście to jest ich cała masa. Proszę. Bum! Okej, okay. You are mine! More attackers. These hordes are endless. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. Kurde, ale ten Celebrimbor, który cały czas... Idź po Palantir, idź po Palantir! Ja wiem, że Palantir nam trochę pomoże, dzięki temu jakie informacje możemy dzięki niemu zgromadzić, no ale Celebrimbor, uspokój dupę! Prędzej czy później i tak go dostaniemy w swoje ręce. To dobrze wymierzyłem? Aha, pokonania pasmów, dobra. Nie zauważyłem tego celu drugiego. Dobra, po raz kolejny schodzimy. We push them back. For now. Another attack will surely follow. We should return to the upper city. Check on Idril and the others. Mam iść z buta, czy mnie przeniesie? Przeniesie. Dobra. Dawać mi ten Palantir. It's not enough for them to destroy us. They wish to wipe away our history. At least they don't have the Seeing Stone. The gates are holding. These relics were my life. Takie prawa wojny. Father was right. We must salvage what we can and leave. You have a valuable weapon. The Seeing Stone gives you sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. Men before you have thought the same. And if I'm wrong, I will fail as they have failed. If I'm right, we win this war. Then I will find my father and speak to him. She will hold you to your oath, Ranger. Przepraszam bardzo, ja dotrzymam słowa. Tylko dajcie mi ten kamień. Palantir. Palantir to groźne narzędzie, Sarumanie. Dlaczego? Czemu mielibyśmy się lękać, by go używać? Nie wiem, czy to nie jest powiedziane... Nie wiem, czy to jest wyciągnięte z gadki z Gandalfa z Sarumanem z filmu, czy to jest jeszcze gdzieś, nie wiem, z Silmarillion na przykład. Palantiry. Dzieła elfów Valinoru z pierwszej ery. Przepraszam, jakich elfów? Jednego elfa. Tylko teraz nie pamiętam kogo.
ale chyba Feanora też. Umożliwiały długodystansową komunikację pomiędzy odległymi krainami. Patrząc w mroczny kryształ Palantiru, obserwator może dostrzec otoczenie pozostałych Palantirów i rozmawiać w myślach z kimś, kto spogląda w inny Palantir. Ktoś, kto posiadał wielką moc za pośrednictwem tej kuli, może przymusić słabszy umysł do posłuszeństwa. Patrz, Sauron, Saruman. W drugiej erze zaginęło wiele Palantirów, lecz kilka się ostało, w tym jeden w Minas Ithil i jeden w Isengardzie. No właśnie. Tylko, że ten w Minas... W sumie właśnie, nie pamiętam teraz, czy ten w Minas Ithil to jest ten Master Palantir, czy ten Master Palantir jest u Saurona w Barad-dûr. Gdzie on się tam koczuje. You put a lot of trust in her. Give her time. Until then we should return to Shelob. I need more answers. Okej. Okay. Kif Ungol. Blokowano nowy region. What? Obecnie Palantir znajduje się poza twoim zasięgiem, ale być może zaprowadzą cię do niego wizje Szeloby. Exp i te. Ja pierdzielę! Serio? Oh my god! No wy se chyba jaja robicie! Ja pitole! Poważnie? Ja cię sunę! Jaka ta mapa jest olbrzymia! Ej, ale nie mówcie mi, że tu jak to jest wielkie, to tyle tu jest miast! Do zwiedzenia! To jest ogromne! Tutaj coś jest, tu coś jest... Tutaj całe na pewno to jest jedno. Wow. A czekaj, pokaż mi to. Osgiliad to dawna stolica Gondoru, a także strategiczna przeprawa na Anduinie. W wyniku wojny i zarazy miasto popadło w ruinę w trzeciej erze. I Minas... A. Tak. Minas Tirith. Znane również jako Białe Miasto, stało się po upadku Osgiliad stolicą Gondoru. Jest ono domem dla Białego Drzewa, a także sercem samego Gondoru. Dobra, tutaj jest to, co już znamy. Ale właśnie, Minas Ithil i Minas Tirith. Tu w ogóle ten wielki balkonik, z którego w filmie się nasz ten kierownik tego całego zrzucił gdzieś tam w pizdu na dół. To są bliźniacze miasta, zbudowane praktycznie w taki sam sposób. Osgiliad to tutaj chyba ten... Jak on się nazywał? Pretor? Nie, namiestnik. Ten namiestnik wysłał tutaj Faramira, żeby odbił to miasto, oczywiście jak idiota. Bo się srał tak naprawdę Saurona. A my tutaj mamy nasze jeszcze Minas Ithil, ale prędzej czy później zobaczymy, jak staje się ono Minas Morgul. Dobra, myślę, że na następnym odcinku się przeniosę tutaj. Na razie bym jeszcze przed sobie na koniec. Her visions can help us. We need the ring. Stary, ja wiem, że my potrzebujemy pierścienia. Ale ona nie bardzo jest chętna, aby nam ten pierścień dać, zauważyłeś? Nie chciałem przewodnika, chciałem garnizon. A, dobra, to jest to wszystko, co mam tutaj, to nie. To jednak nie chciałem garnizonu. Tutaj nic nowego nie mam, chyba. Nie, no to... Ile mi brakuje? Niewiele. Jakiegoś kaptyna bym zabił i już bym mógł sobie odblokować egzekucję powalonego. Więc zobaczmy, czy jest ktoś. No, tam nie mam zamiaru się udawać. O, proszę. Coś nowego.
Heroiczne orki są twardsze niż inne. Każdy z nich posiada specjalną heroiczną cechę, na przykład potężny atak lub broń, lub też zdolność leczenia się albo przyzwania sprzymierzeńców. Zabijając heroicznych orków, zdobędziesz heroiczne przedmioty. Legendarne orki są jeszcze potężniejsze i posiadają dwie heroiczne cechy. Zabijając legendarnego orka, zdobędziesz legendarne przedmioty odpowiadające przynależności plemiennego zabitego orka oraz jego klasie zaawansowanej. Okej, no tego już zabiłem. Po prostu się tak dodało. Ten jest gdzieś tutaj. Ten jest tutaj. Dobra, Boże, czekaj, po prostu mapę. By tak latał jak idiota, tak sobie po prostu sprawdzę. Kto tu jest najbliżej? Najbliżej jest tu jakiś... Nie, najbliżej jest tu nieznany kapitan. No to zaznacz mi go i... O, rapapa, i znowu czas przewijał. Nie, naznacz mi typa i fast traveluj mnie do tej. Bo jeszcze na koniec z chęcią bym sobie przejął, odblokował tą umiejętność. Tutaj mamy ziomka. Czujny, gdy ktoś się skrada, czyli nie da się go zajść od pleców. Więc nie zamierzam oczywiście nawet próbować, po co tracić czas. No, pogadaj sobie. You're bold, I'll give you that, and so much more. A dobra, Elfik, jedziemy z Elfik Gniewem, elo. Okej, to nawet wyszło. Okej, kolejny oczyszczony. Choć dalej nie mam pojęcia, co to w sumie daje. Dobra, łuk jest gorszy, więc nie zamierzam się w niego wyposażać, ale z wielką kurde. O, dobra, jest przejście, z wielką chęcią odblokuję sobie egzekucję powalonego. Okej, furia i 16 level jest tarcza. No to na następnym levelu będzie oczywiście ulepszenie do furii, no a potem tylko zbierać level, żeby mieć właśnie tę możliwość bronienia się podczas wykonywania tego. No to okej. W tym materiale to będzie tyle. Ja myślę, poza nagraniem jeszcze przejmę sobie po pierwsze ten Haedir. O, artefakty widzę są, super. Czyli artefakty też sobie pozbieram. Znalezienie kolekcji w danym regionie, punkt umiejętności, ale kolekcji, ale nie każdego artefaktu. W sumie to było trochę przerąbane. To jest ile? 11 punktów umiejętności. Ja pierdzielę, przecież to ja bym się momentalnie chyba ulepszył maksymalnie jak tylko mogę. Dobra, tu jest jeszcze jakiś artefakcik. Okej, dobra, no ja tutaj sobie polatam, pozbieram, może coś pomorduję. Ale najpierw jeszcze przejmę ten Haedir i spróbuję pozbierać te Ifildiny wszystkie. Albowiem one pozwolą mi otworzyć drzwi Ifildinu, a dzięki temu zdobyć jakiś skarb, który on kryje. Ale właśnie, żeby to zrobić, najpierw muszę wszystkie znaleźć. Tak, co do mnie to tyle, ja lecę na poszukiwania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!